kochani, witajcie w nowym vlogu. Nie wiem, która jest godzina, ale jest późno, jeszcze nic nie jadłam. No, jest 11:30 i dopiero się zabieram za jedzenie. Tomek mi przywiózł coś, co po prostu mi przypomina smak dzieciństwa. I rzadko to jem, ale bardzo lubię. Chałka. Dajcie znać, czy lubicie chałkę. Dla mnie chałka, bułeczki maślane, to jest po prostu coś... Kurczę, i wymieniłam przed chwilą baterię, chyba wymieniłam na złą. Poczekajcie, bo widzę, że mi miga, zaraz do was wracam. Tak, chyba wymieniłam na złą baterię, już powinno być ok. A powód tego, że jeszcze nic nie jadłam, w ogóle zobaczcie. Tu stoi nasz toster, który niestety umarł, musimy kupić nowy. I oglądałam, pasowałbym nam KitchenAid do czajnika. Ale my nawet nie mamy go, gdzie tutaj postawić, i tak by stał w ukrytym blacie. W sumie one kosztują chyba 800 zł. Gdybym go miała gdzie postawić tutaj, znaczy mam, ale też nie chcę zawalać. Ale nie wiem, nie, chyba kupię po prostu zwykły, prosty toster. Wiecie, najdłużej nam służyły zawsze te tostery i kanapkery, czy tam opiekacze, czy jak to się nazywa, z Tesco. Za, nie wiem, 39,90. I w ogóle powód tego, że tak późno i do was się odzywam i zaczynam robić w ogóle śniadanie. Przepraszam, jest taki, że mówiłam wam, że nigdy nie robię imprez urodzinowych, jakoś nie mogę się do tego zebrać. No i w końcu się zebrałam w sobie wczoraj i robię imprezę urodzinową w sobotę, spontanicznie, bo dzisiaj jest czwartek. Tak, a wczoraj wieczorem dopiero zaprosiłam wszystkich. Tak, tak. No i chodzę po domu i po prostu ogarniam różne rzeczy, które muszą być ogarnięte przed imprezą. Układam, sprzątam i w ogóle. Wiem, że może sprzątanie przed imprezą nie jest taki super najlepszy pomysł, bo wiadomo, że i tak potem wszystko będzie zalane, uklejone, zadeptane i tak dalej. No ale wiadomo, że i tak trzeba posprzątać przed i tak. Więc to jest pierwszy news, że w końcu zdecydowałam zrobić urodziny. Zobaczymy, ile przyjdzie osób, bo zaprosiłam chyba 25 osób. No więc jak wszyscy się zjawią, to będzie ciasno, ale fajnie. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłam, ale mam taką dosyć dużą grupę znajomych. Jakbym chciała wszystkich zaprosić, to by była lipa i zapraszam naprawdę tylko takich w sumie bliskich znajomych, bo na przykład na naszym weselu było ile? 75 osób chyba w sumie, a z tego tylko 11 osób to była rodzina, reszta znajomi, więc mamy naprawdę, nie będzie głośno, mamy naprawdę taką dużą ekipę. Na szczęście teraz też mamy dużo większe mieszkanie, ale jeszcze nie robiliśmy takiej dużej imprezy tutaj. Nie, tak max może 10 osób tu było, chyba tak, i to też wtedy była taka spontaniczna impreza. No nieważne. Więc ja właśnie, Boże, jestem zamotana, więc dzisiaj to wszystko ogarniam, bo jutro jest piątek, jutro jestem umówiona z koleżanką, idziemy na śniadanie poplotkować, a wieczorem idziemy na Pitbulla w reżyserii Pasikowskiego, uwielbiam Pasikowskiego. Kto jest z Łodzi i z czasów młodzieńczych pamięta, jak Pasikowski przesiadywał w fabryce? Ja pamiętam. Zawsze lubiłam jego filmy. I idziemy i Doda gra. Widzieliśmy trailer i zapowiada się fajnie. I Linda oczywiście. No, więc wracając do tematu, bo duże koło zatoczyłam, zanim wróciłam do chałki. To zrobię sobie albo z masłem orzechowym i z dżemem, albo z masłem i dżemem. O, i mam konfiturę z wiśni, bo ostatnio kupiłam jakiś niesłodzony eco dżem i był okropny. Znaczy w ogóle smakował jak nic po prostu. Tu mam jakąś konfiturę z wiśni, Stobit. Nigdy takiego kremu nie miałam. Zobaczymy. Tak będzie wyglądać moje śniadanie. Robię sobie kawę. No i generalnie latam jak pod spęcherzem, żeby wszystko ogarnąć, bo też po prostu mam dużo pracy, bo za tydzień. Tak, już za tydzień. Za tydzień, dwa dni jedziemy na narty do Madonny, więc wiecie, to też jest dużo rzeczy do ogarnięcia, a potem wracamy już na Wielkanoc, więc no też tak to jakoś wszystko się składa.
Jakoś tak to się składa, że będzie intensywnie. Dobra, kochani, to już się teraz rozłączam. Czy możemy docenić po prostu, jak ładnie wygląda moja skóra? Znaczy, tu mi rośnie jakiś róg jednorożca. Ale po prostu witamina C tak ładnie rozjaśnia i dodaje takiego blasku, że naprawdę. Używajcie witaminy C w waszej pielęgnacji. Będziecie zadowolone. Dobra, ja spadam. Idę jeść i się, jak się już ogarnę i przebiorę z piżamy, to się do was odezwę. Dobra. Lew gotowy? Bardzo. Do drogi. Dobra, wychodzimy. Drogi, tu dobrze. Strasznie krzywo tu stoicie. Czy wam to robi różnicę? Czy wy to widzicie, że stoicie krzywo? Nie wiadomo. Super, sorry! Pies zostaje, duszy. Ja mam materiałowe spodnie, super stary, do tego kaszmirowy sweter. Jeszcze jakoś strasznie pod kątem stoicie. Nie. O, kaszmirowy sweter. Lew twierdzi, że jest zimno. Mi się wydaje, że jest super ciepło. Jest lodowato. Naprawdę? Nie jest zimno, jest lodowato. A ile stopni? Ważne jest, jaka jest odczuwalność. No to jaka jest odczuwalna? Zero. Albo minus 5. Zaraz się przekonamy. Faktycznie jest 3 stopnie, a zaraz. Nie wiem, się wydawało, że z 10 stopni. Chciałam w ogóle już jakąś odczuwalna zero, no. Widzisz, ja mam termometr w głowie. To może słoń jakiś szalik jeszcze weźmie. Czy myślisz? No nie, dobra. Dobra, najwyżej. Aż tak bardzo zimno nie jest. Gołe mam kostki, w kostki użyć. Obciągam sobie spodnie, większe zakrycie. No sorry, Suszek, ale pies zostaje, wiesz? No. Pies zostaje, dobra, no to ja tak wyglądam i uciekam. Creepy jaja mi się podoba, śmieszny jest, taki sympatyczny. Jakby się nawet pizzy pizza Hadi. No właśnie, tak, a propos pizzy pizza. Nie. Patrz przed siebie, idziemy. Byliśmy oglądać to stary KitchenAid'a. Obsługa w tym sklepie. No tak. Przepraszam, ile kosztuje ten toster? No, około 1000 zł. A to bym mówiła, mogłaby pani dokładną cenę podać? Po 10 minutach? No, 1400. Z fochem i z łachą. To nie mogę po prostu. Więc idziemy. Od razu denerwuję. Hej, już jest wieczór. Ja robię właśnie obiad na kolację, tak to nazwijmy. Oj, jest taka ostra ta oliwa, że muszę się kichać, jak ją czuję. Nie masz tak, że ona jest taka ostra, czasami jak na nią stoi, to aż się kręci w nosie? Oliwa nie. Nie? Nie. Serio, ja tak mam. Bo do oliwy tak nie mam w ogóle. Lew, a co ty na to, żebyśmy jutro poszli do innego miejsca, przycinam jeść pizza, a? Nie, obiecałaś, ja już się nastawiłem. Tylko dlatego się zbudziłeś na kino. Mój żołądek już jest, wiesz, się domaga. Już śniło mi się wczoraj. W ogóle byliśmy w manufakturze i bardzo mi się zachciało bubble tea. Serio, panieczko? Którą od zawsze piję, jest zawsze dobra. No i dzisiaj coś mi nie podeszło i trafiła na... Ale też była dobra, kazałaś mi ją pić. Pyszna była, wybiłam ją od razu po prostu duszkiem i niestety trafiła na czarną listę obok McDonalda, który trafił na czarną listę w Niemczech czy w Austrii? W Austrii jeszcze. W Austrii jeszcze.
A nigdy mi się też to z McDonald's nie zdarzyło, natomiast... Tak, nie będę jeszcze wdawać w szczegóły, ale musiałam się położyć i dopiero wstałam. Czyli jednak pizza, tak? No, nie ma nic nowego, fajnego. No i poszło na tajskie, ten King Kong był taki dobry, albo na pierożki. Na King Kongu byliśmy, na tajskie byliśmy ostatnio, co mu cały czas na pizzy też byliśmy ostatnio. Nie, ostatnio byliśmy na tajskim, to co mi teraz nie, ostatnio... tajskie, no nie, ostatnio się do Tajlandii przeprowadzamy. Ostatnio byliśmy na pizzy przed kinem, więc teraz moglibyśmy pójść do... Jakiego restauracji ostatnio byliśmy? O Jezus, przestań, ale przed kinem byliśmy ostatnio. Jaki jest tak? No dobrze, no, jakbyśmy byli rok temu w kinie i byśmy byli... Ta pizza jest niedobra. Niedobre to jest już takie sztuczne. I tam trzeba tyle czekać. Druga pizza mogłaby zatrudnić trochę więcej obsługi, bo ci biedni ludzie, tam jest taki ruch, a ich jest tam tak mało, że naprawdę... Ja się zgadzam, że to nie jest najlepsza pizza, jaka jest, ale... No też chodźmy do tawerny, ja musiałam tą pizzę z rukolą. Ale... Na kompromis pójdźmy. Ale... Chodźmy do tawerny na pizzę. Albo do Wieneszu chodźmy. Dalej. Jest indyjskie, to jest blisko Tajlandii, to... No ta pizza jest niedobra, ale... Co ty gadasz? Niedobra jest ta pizza, ja nie lubię tam chodzić, bo tam nie ma nic innego niż pizza, bo to wszystko jest takie sobie. Po tych pieczarkach też mnie ostatnio brzuch bolał. Ta pizza jest taka syntetyczna, nie jest prawdziwa pizza, z tym się chyba zgodzisz. To jest amerykańska pizza. Nie, to jest pizza mrożona. I smakuje jak pizza z paczki. No chodź, pójdziemy gdzieś indziej. Nie? Dobrze, a teraz mam drugą propozycję, którą ci chciałam przedstawić na antenie, ale wiem, że się będziesz popisywał na to, tak nie zgodzi. Bo próbuję. Ale miałam taką propozycję, żeby, ponieważ my w sobotę jedziemy do Madonny, tak? Z piątku na sobotę. A z piątku na sobotę. Myślałam, że w sobotę raz, ponieważ, żebyśmy zrobili od poniedziałku do piątku, chodź przed kamerą, bo chcę twoją minę pokazać. Idziesz jak na skazanie, jak sushi na kąpiel. Żebyśmy od poniedziałku do piątku, lew i słoń, byli na diecie wegańskiej i lew zje wszystko, co mu słoń gotuje. Oczywiście. No czemu nie? Ej, pięknie będzie mięsne. Dobrze, a następny tydzień będziemy na diecie mięsnej i słoń zje wszystko, co ja ugotuję, okej? Okay? No następny tydzień będziemy na diecie włoskiej i będziemy jeść codziennie pizzę. Dobrze, to pierwszy dzień po powrocie będziemy na diecie mięsnej i zjemy wszystko to, co ugotuje lew. No ale lew nie gotuje. No, słuchaj, od czasu do czasu mi się zdarza. No ale lew nie gotuje. Ale to jest też dla zdrowia lew twojego. Ja jem bardzo mało mięsa. No to prawda, że już jest dużo mniej niż kiedyś. Ale nic by ci nie stał, taki eksperyment. Boże, 5 dni. Dobrze, pod warunkiem, że w poniedziałek będzie margarita, we wtorek arabiata. To nie, ale to nie jest... Wegańskie? No, no ser. No. Zapomniałem, że to jest takie ekstremum. Arabiata, makaron też ma jajka. To nawet makaronu nie można jeść? Można, ale jakiś taki ryżowy albo taki inny, bo przecież taki penne też jest z jajkami, tak mi się wydaje. Dobrze. Szczerze mówiąc, nie jestem... To ja cię będę wspierał w tej diecie. Nie będę jak przy tobie. Ale ja w ogóle nie mam z tym problemu. Ja wiesz, to nie jest tak, że ja ci zazdroszczę czy coś, tylko chcę u ciebie. Ciekawość, czy to ma jajka, czy nie. Czy ja dobrze mówię, czy nie dobrze mówię? Nie, to jest semielina z
pszenicy durum może zawierać jajka, ale nie to ziemno w składzie. Czyli arabiatę możesz jeść bez parmezanu. Dobrze. To zastanówmy się nad tym serem. Zróbmy wyjątek na przykład od tej diety. Przejdźmy na dietę wegańską z serem. Dobrze, to nieważne. To nie było tematu. Tak szybko się poddajesz? Tak, no bo kurde, jak chcesz się niezdrowo odżywiać, to się odżywiaj, co mi to. Nie zależy. Pozostanę przy swoim niezdrowym odżywieniu. Dobrze. Ja mam teraz siedzieć i ci wymyślać. Mam ci teraz siedzieć i wymyślać i w ogóle i ty będziesz teraz wydziwiał, że ty chcesz to czy tamto, to jak sam nie chcesz, to. W ogóle nie mam takich potrzeb. No to. Ryż wrzucaj. A, sól. To ja jest prawa, to rybeczka ma lewa. Tak, no to i tak się zaraz pomyli. Mamy dwa różne ryże. Nie tej soli! No co? A w ogóle weź odsuń te róże z tego. Możesz. To możesz moje też już włączyć. Dobrze. Na 7 będzie ok. Bo chlapie, nie? Mhm. Dobrze, czyli idziemy jeść niedobrą pizzę i lew będzie się dalej... Ojejku, dobrze, możemy iść na pańskie, no. Co my chodzimy na pizzę? Moglibyśmy raz... Przecież ostatnio byliśmy na pańskie! No raz! Raz byliśmy! No, i to na moje urodziny! Na pizzy. I to na moje urodziny, bo już ci chyba było głupio mi wciskać pizzę na moje urodziny. Raz też byliśmy będziesz, ej, będziesz jadł tydzień we Włoszech i będziesz... Wiesz, że będziesz codziennie jadł Leroy. To jest zupełnie co innego. Będziesz codziennie w Leroy jadł pizzę. To jest zupełnie inne danie. Wygląda podobnie, ale to jest zupełnie inne danie. Mhm. I każdą pizzę trzeba szanować 15 tak minut? Amerykańską. 15 minut? Lewo, powiedz mi. 15. Boże. Musiałem dokończyć, tak? Mogłeś w międzyczasie powiedzieć... Tak, mogłem w międzyczasie powiedzieć. Dobrze, będziemy jeść pizzę w Pizzy Hut niedobrą. Jak sobie lew chcesz. Ostatnio mieliśmy iść do kina na inny film, to może teraz pójdziemy do innej restauracji idąc do kina. No właśnie, mieliśmy ustaloną Pizzę Hut, to chodźmy do innej restauracji. Nie, a teraz jaką mieliśmy ustaloną? Pizzę Hut. No właśnie, to czemu zmieniasz jak mieliśmy ustaloną? No powiedziałeś, idźmy do innej restauracji może. Mówię, żebyśmy poszli osobno. Dobrze. No i lepszy pomysł. Dobrze. Mamy coś ustalone, to tak zmieniasz w ostatniej chwili. Jak ja już wszystko przygotowałem pod to wyjście. Co przygotowałeś pod to wyjście? No bilety są kupione. Ja je kupiłam. No tak. No. A co przygotowałeś pod to wyjście, słucham? No mentalnie się przygotowałem. Wiesz, jutro wyjeżdżamy, a jak już byś powiedział, nie wyjeżdżamy, no to... Ale wyjeżdżamy, tylko jemy gdzie indziej, no, lew. Kurczę, psiknęłam się perfumami Chanel Chons, które kiedyś... Tam część, jak niektórzy wolą rozmawiać. Chociaż nie rozumiem tego. No dobra, nieważne, nie będziemy się w językowe też zagłębiać. Ale używałam kiedyś tych perfumów, bardzo je lubiłam, a ostatnio nie wiem, że nic zmienili formułę, ale dla mnie to pachnie zupełnie inaczej niż coś, co pamiętam. I cały czas wącham ten garstek i nie jestem w stanie uwierzyć, że to są na pewno te perfumy. Więc widzicie, taki to mój los słoniowy. No bo najpierw się na coś umówimy, a ty później to zmienisz. Dobrze, już nie zmieniam, pójdziemy do Pizzy Hut. Dziwnie. Ta pizza jest niedobra, nie wiem jak możesz tam chodzić. Długo się czeka, jest niedobra pizza. Także na do przodu mówić, tylko i tak dzień tam chodzi, to jest taka fast foodowa pizza.
Co tydzień. Kiedy byliśmy poprzednio? No, w poprzedni weekend. Tak, poprzednio, niż poprzedni weekend? No powiedz. Nie wiem, nie pamiętam, no bo ja tam nie lubię chodzić, więc... Jasno, że nie pamiętasz. To było jeszcze przed tym, przed małżeństwem to jeszcze było. Nie pamiętam, że coś było niedobre i się obraziłam i powiedziałam, że więcej tam nie pójdę i nie chodziliśmy jakiś czas, ale niestety wróciliśmy. A nic nie dzieje. Dziękuję. Więcej pizzę w zaciszu. Dobrze. Zamów sobie do pracy i zjedz. Przed wyjściem do kina. I tam pójdę. Zjem sobie dwie. Przyjdę. Podzielę się z sushi. Sushi ma zakaz jedzenia takich rzeczy. Już rozmawialiśmy o tym. Wszyscy mają zakazy. Na biegu. Czemu? No i, bo ty wszędzie wieprzysz. Tu jest. Widać cię w kadkach, więc tak z kadru. Jest zawsze tak zimno, wszędzie są. Ale to jest dla zdrowia dobre. To jest gorąco. Przecież. To się ubierz, bo. Sama się czuję, że się czuję wspaniale. Ale nie mów tego, że jest zimno. Słyszałabym jakiś sprawek. Przecież są 3 stopnie. Gorąco jest, słodziu. Stoi nad garnitą gorąco. Ubierz lwa. Z tym niezdrowo jak jest w domu. Tłumaczyłam ci, że niezdrowo jak jest w domu ciepło. No oczywiście, że niezdrowo jak jest w domu ciepło. Lew zakłada kurtkę połową. No kurde. No i będziesz tam w bokserkach i w kurtce buchowie cię pokażę. No przynajmniej nie jest ciepło. Ryż się zrobił. Już się zrobił ryż? Mhm. A ten sos się zrobił, czy się nie zrobił? Zrobił mi ten ryż. Czekaj. No sos... No coś tam bulgocze. Bulgocze, bo nie chcę, wiesz, żeby się przepalił. W porządku. Masz rękawiczki jakieś, pożyczyć. No, że... Nie pajacy, nie pajacy. Znaczy 2 stopnie i deszcz ma być. Znaczy śnieg ma być jutro, widzisz? No, pootwieramy wszystkie okna. Super. Lew! Trzeba się hartować. No hartować, no. Ja mówię, że ty może w końcu... Dzisiaj, słuchajcie, w sypialni było 18,5 stopnia, ale powiedział, że mu zimno. No ja nie rozumiem. Może ty naprawdę byś na ten biegun ze mną jednak pojechała, poleciała. Dobrze. Chciałam na majówkę do Danii jechać, ty nie chciałeś. Dania nie jest na biegunie. No to co, ale tam też nie jest ciepło. Lew se poszedł. No to jest taka angielska podoba. No. Chociaż wiesz, w dzisiejszych czasach w Polsce na majówkę angielska pogoda byłaby rewelacją. Czy lew jest gotowy do spożycia? Tak, jestem. To chodź, rozpoznasz ryż, który jest, który. Muszę się ubrać. Przestań. Dlaczego spodnie nie założyć? Bo nogi mi nigdy nie jest zimno. No to widzisz, a mi nie jest w całego słonia zimno. Powiedz, który ryż jest który, bo dwie różne torebki gotowaliśmy. No to czego nie. Nie no, sos twój już jest gorący. No gorący. Dobry. Zaraz zamarznę. Nic ci nie zamarznę. Ten jest twój. Który? Ten. To daj. Ja sobie wezmę, ja sobie zrobię. Lew, nie histeryzują tak specjalnie. Słoń to ma czasami takie pomysły. Słuchajcie. Jakie? Nie wiem, jest minus 3, przewietrzmy. Słuchaj, wietrzenie jest bardzo ważne dla zdrowia.
O ile nie ma smogu, bo jak jest, to nie wiem. Na pewno jest! Nie ma teraz. Jest zimno, smogu. Zawsze jak jest zimno, to jest smog, bo ludzie palą w piecach. A nie teraz ma, palą na. Palą na maksa teraz, bo jest zero. To jest zero, nie ma żadnego zero. Nie widzę odpowiedzi. Rozumiem. No nie, zera nie ma, faktycznie. Jeden. Jeden. Ale przewietrzmy. Super. Lecę. Nie histeryzuj, trzeba być twardym. Próbuję być. I nie można przegrzewać pomieszczeń. Otworzy ci ryż. Otworzy ci ryż. Uznam to za tak. Zdecydowanie mnie uznam za tak. Tak, Słoniu, dziękuję. Miło, że pamiętałeś i otworzyłeś ci ryż. Za bardzo nie mogę nic mówić. Mój ryż. Lepiej, teraz nie był ryż, który. Jak to mówię? Kurde, niesłony lek. Niesłony ryż. Ty sobie dosłuch. No to jest niedobre. Nie dałeś mi poszkodzić, tylko to ja niedobre ryż. Suliłaś. No ale za mało. Słonie w tym dużo soli. Moje danie dzisiaj takie dziwne, bo w sumie nie mam nic do jedzenia i też nie miałam za bardzo składników, więc kupiłam tylko pieczarki i mam takie warzywa w sosie słodko-kwasnym. Leczo. No nie do końca takie chińskie leczo bym powiedziała. Ale dokładnie na coś takiego mam. Witaminę sodu. Bez. To nie chińskie. Masz rację. Ale mi dużo jakoś tego wyszło. No. Kończę, idziemy jeść. Nie przewietrzyło się już? Już się przewietrzyło, zamykam. Lew właśnie czyta mi newsy ze świata, że pizza hawajska jest najbardziej hejtowaną pizzą na świecie. Ja uwielbiam, tylko ja jem bez szynki. Naprawdę. Jeszcze gorzej niż regularna. Pizza hawajska jest pyszna, dajcie znać w komentarzach. A poza tym ja uważam, że to jest... Niech każdy sobie... Hawajsko. Ostatnio jak byliśmy u znajomych, to nam pokazywali menu z pizzerii, gdzie oni zamawiają i tam była pizza z bananem i z nutellą, z granolą czy tam z musli i z czymś tam. Nie, no to już nie jest pizza. Ale w ogóle tam... To jest nazwane pizza, ale to nie jest pizza. Ale tam, pamiętasz, w tych dodatkach była prażona pizza. Cebulka... Jeszcze prażona cebulka, ale pamiętasz, tam były takie dziwne rzeczy, szczypiorek mogłeś dodać do pizzy. Nie pamiętam teraz, ale tak przedziwne składniki. Ale jak ktoś lubi, taka pizza z nutellą i z bananem to pewnie dla dzieci jest. Właśnie czytam, że wymyślił ją Greg, który prowadził restaurację w Kanadzie. Jak może być dobra pizza wyniesiona przez Greka w Kanadzie? Dobra jest, ja lubię. Tylko bez szynki. Lew, ty to się w ogóle na pizzy nie znasz, bo ty i tak w kółko jesz trzy smaki. Ja jem esencję pizzy zawsze. Esencję. Margarita. Skąd się wzięła pizza? Od Margarity. Ty powinieneś, znajomi się śmieją, że jak będziemy mieć córkę, to się będzie nazywać Margarita, jak chłopiec to cztery sery. No, 4 sery też musiałem mieć. Chłopiec będzie się nazywał Mafiozo. Co jest brzydolu? Co jest brzydolu? Nie mów tak do sushi. No co, jest żulem. Nie jest żulem, tylko lekko ma jeszcze... Tuchnącym. Musi zrzucić futerko. A jeszcze za zimną mrozy idą, słyszałeś prognozę. Sąsiadka się ostatnio pytała, co zjadł, że taki gruby jest. No kurde, wszyscy na sushi jego, że gruby. Już nie jest gruby, tylko futerko ma. Chociaż możemy ją zważyć, może i przytyła, skoro wszyscy tak mówią. W sumie to jest dobre, dobre. Ja też nie jestem gruby, tylko mam futerko.
Masz jedno i drugie. Co jest sushi? Kupimy gryfonika? Mhm. Nie powiedziałam Tomkowi, że... Sushi by ci dał gryfonika. Dzisiaj rozmawiałam z koleżanką, mówiłam jej o gryfoniku, a potem jeszcze jej powiedziałam, że chihuahuki też są fajne, ale że właśnie czytałam o tym, że chihuahuy są z Meksyku i w ogóle w Meksyku to jest męski pies. Taki, którego sobie kupują mężczyźni, gdyż chihuahua to jest pies jednego pana. Wybiera sobie jednego człowieka, no i on jest dla niego przywódcą stada, jednego ma pana, co tu dużo tłumaczyć. No i mówię jej, no wiecie jak to jest, i właśnie Tomkowi też opowiadam, jak to jest u nas w domu. Ja chodzę do weterynarza, myję tyłek, wkładam palca w buzię, daję lekarstwa. Lekarstwa. No teraz tak, w kabanosie to dajesz lekarstwa, ale jak jakieś tam inne, to ja daję lekarstwa. Jak trzeba obciąć pazury, to ja to robię, jak trzeba iść do fryzjera, to ja to robię, więc ja jestem kojarzona ze złymi rzeczami. A z czym jest kojarzony Tomek? Z karmieniem wszystkimi niedozwolonymi rzeczami, jakich psy jeść nie mogą. No i czy by był chihuahua? Chihuahua. Nie damy się tu sushi porwać żadnej chihuahuie. Nikt tutaj nas, naszego spokoju, ogniska domowego nie będzie burzył. Żaden chihuahua, żaden gryfonik. My jesteśmy panami tego domu, prawda sushi? No, potwierdził. Więc rozumiecie. Dobra, kochani. Ja już kończę, gdyż muszę jutro wcześnie wstać. Czemu się umówiłam za nią o 10:30 w dokach. No. No to fajnie. Pójdziemy z koleżanką na śniadanie, więc... A teraz będziemy oglądać diagnozę i już się nie mogę doczekać. Bardzo, bardzo lubię ten serial. Już wam kilka razy polecałam, naprawdę. Jeden z fajniejszych polskich seriali, jaki widziałam. Bardzo wam polecam i już nie mogę się doczekać. Także już kończę. Ja też. Też Lew kończysz. Tak. I widzimy się jutro, także trzymajcie się ciepło, a mi tu jednorożec rośnie. Wcześniej miał Lew, wyleczył i mi przekazałeś. Mam już. Masz jeszcze, a mi dopiero się wykluwa. Także dajcie kciuka w górę. Zostawcie komentarz, może YouTube łaskawie pozwoli wyświetlać tam moje filmy w subskrypcjach. I widzimy się jutro. Trzymajcie się, ciepło, buziaki. Pa, pa.